Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Van Navigator. Kilka tygodni temu opublikowałem materiał filmowy, w którym opowiadałem Wam, dlaczego zrezygnowałem z kupna kampera używanego i zdecydowałem się na wykonanie samodzielnej zabudowy. I po tym filmie otrzymałem od kilku z Was zapytanie, ile kosztowało wykonanie mojego kampera. Pomyślałem sobie, że zamiast każdemu z Was odpowiadać indywidualnie na to pytanie, to lepiej będzie, jeżeli przygotuję materiał filmowy na ten temat, co niniejszym właśnie czynię. Ponieważ mojego kampera budowałem w latach 2020-2021, tak się sami domyślacie, ceny z tamtego okresu są absolutnie nie do osiągnięcia w obecnej chwili. I dlatego na potrzeby tego materiału filmowego zaktualizowałem ceny większości produktów, które zastosowałem w moim kamperze, do poziomu z września 2022. Ze względu na to, że ja wykonałem mojego kampera w takiej wersji dość mocno doposażonej, pomyślałem sobie, że nie każdy z Was będzie czymś takim zainteresowany. I przyszedł mi taki pomysł, że tą kalkulację przedstawię Wam w trzech wersjach. Najdroższa, najtańsza i jedna taka wersja pośrednia. Ponieważ jest to dość długi film, podzielę go na wiele etapów. Każdy etap zakończę moim komentarzem, a na dole będziecie widzieli, jak te koszty zabudowy są sumowane w sposób narastający. W kamperze mam zamontowane 5 okien, 3 okna do Metika, jedno okno mini heki dachowe i jedno okno Fiamma Vent 28 Crystal, to jest również okno dachowe. Mini heki mam zamontowane w sypialni, natomiast Fiamma Vent 28 jest zamontowana w łazience nad brodzikiem. Doświetla mi to pomieszczenie łazienki i przy okazji świetnie spełnia swoją funkcję jako wentylacja tego pomieszczenia. Zacznijmy może od omówienia konstrukcji tej tabeli. Z lewej strony widzicie zestawienie okien, które mam zamontowane w moim kamperze. A te trzy kolumny A, B i C to są trzy wersje cenowe. Wersja A to jest to, co ja mam zamontowane. Wersja B to jest taka wersja pośrednia i wersja C najbardziej taka budżetowa. I na dole jest zawsze podsumowanie całej takiej tabelki. Jak widzicie w tej wersji C, ja nie usunąłem tych najtańszych pozycji. Usunąłem to okno Fiamma Vent 28, dlatego że możemy zrobić wentylację pomieszczenia łazienki na przykład za pomocą jakiegoś wentylatora. Natomiast uważam, że warto jest mieć zamontowane dwie sztuki okien w tej części, w tej przestrzeni mieszkalnej. Jedno okno z przodu, a drugie w dachu z tyłu kampera. I dzięki temu będziemy mogli sobie w bardzo fajny sposób wentylować całą przestrzeń mieszkalną. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie, to ta dolna część na tych trzech kolorowych polach, te kwoty, które widzicie, one będą się stopniowo zwiększały. W miarę jak będziemy przechodzić przez następne etapy tej kalkulacji, to te ceny w sposób narastający będą sumowane i będziecie widzieli, jak na każdym etapie te koszty nam rosną. A jeżeli chodzi o podsumowanie tego pierwszego odcinka czy etapu, to już tutaj możecie zauważyć, że wariant B i C jest o ponad 50% tańszy niż wariant A. Przechodzimy do części drugiej, tutaj jest fotowoltaika i różnego rodzaju urządzenia elektryczne i chciałbym Wam powiedzieć, że ta wartość 1854 zł, jaką widzicie przy panelach fotowoltaicznych, to jest wartość, która obejmuje 3 sztuki tych paneli. To są konkretnie panele Max 170 W każdy i niestety jest to cena z roku 2021. Tych paneli po prostu już nie ma w tej chwili w sprzedaży. Tak więc jeżeli będziecie chcieli sobie robić kalkulacje, to już musicie poszukać coś aktualnego. I w tym wariancie A, jak widzicie, są zaznaczone 3 sztuki, w wariancie B 2 i w wariancie C tylko jedną sztukę. Ja już pozostawiłem te pozostałe elementy typu regulator ładowania Victrona. Oczywiście przy dwóch czy przy jednym panelu fotowoltaicznym to na pewno będzie jakiś mniejszy regulator. Niekoniecznie musi być też Victrona, możecie zastosować sobie regulator jakiegoś innego producenta. Podobnie z akumulatorami, ja mam dwa AGM-y po 150 Ah i ta cena jest również z roku 2021. I dla kalkulacji tej B i kalkulacji C przyjąłem po jednym akumulatorze. Natomiast jeżeli chodzi o tą ładowarkę 12-woltową, to zostawiłem ją tylko w wersji B, w wersji C już jej tutaj nie zamieszczałem. I podobnie z kamerą cofania, z tym, że jej już nie ma i w wariancie B, i w wariancie C.
Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie wartości tylko tej jednej tabeli, to jak już tutaj widzicie te różnice między wariantem B i C, a w porównaniu do wariantu tego A pierwszego najdroższego już są troszeczkę mniejsze. Natomiast jak to wygląda w podsumowaniu takim łącznym? Tu jeżeli chodzi o podsumowanie łączne tych dwóch pierwszych etapów, to zauważcie, że jednak to są dość znaczne różnice między wariantem, powiedzmy, między wariantem A i wariantem C. To jest ponad 50%, troszeczkę mniej przy wariancie B. Jak widzicie te koszty, jednak ta różnica jest dość duża. Hydraulika, ogrzewanie i podgrzewanie wody. Z tego, co już tutaj widzicie u mnie, takim najdroższym elementem to jest truma D6 Kombi. I dlatego w wariancie B i w wariancie C usunąłem tą pozycję. Musicie sobie tutaj w waszych kalkulacjach uwzględnić jakiegoś innego rodzaju rozwiązania. Pozostałe te takie droższe elementy typu zbiorniki na wodę czystą, na wodę szarą, no to już raczej każdy powinien z nas to mieć w swoim kamperze. I jak widzicie, po podsumowaniu tych trzech etapów, ten wariant cenowy A 35 tysięcy złotych jest naprawdę zdecydowanie dużo droższy niż wariant B lub wariant C, który ciągle się mieści w tym zakresie gdzieś tam 10 do 12 tysięcy złotych. Elektryka, pozostałe elementy. Posłuchajcie, to jest taka tabela, która w pewnym stopniu pojawi się również w dalszych częściach tego filmu. I w tym konkretnym przypadku to są wszelkiego rodzaju zakupy sprzętu i wyposażenia elektrycznego, kable, wtyczki i sam jeszcze nie wiem co, które dokonywałem w hurtowniach elektrycznych. Ja zapomniałem wam powiedzieć na początku tego filmu, ale ja zobaczyłem, ile ma faktur i paragonów z okresów 2020-2021 dotyczących zakupów związanych z budową tego kampera, to sam nie wierzyłem. To jest ponad 275 faktur i paragonów. Tam jest taka masa różnego rodzaju ilości przedmiotów i jakichś innych historii, o których już sam nawet nie wiem co i gdzie zamontowałem, że to naprawdę nie chce się wierzyć, ale tak jest. I dlatego w tej wersji A podałem wam tą kwotę, którą zebrałem tak sumarycznie, dlatego że w moim programie księgowym bez problemu wyłapałem, które faktury były z hurtowni elektrycznych, więc zebrałem tą kwotę, którą tutaj widzicie. Natomiast tą część B i tą część C to już tak obniżyłem procentowo o 15%, bo zakładam, jeżeli będziemy brali mniej różnego rodzaju urządzeń, mniej gniazdek, mniej odbiorników, to i te ilości wydanych, zużytych materiałów elektrycznych będą w jakimś stopniu proporcjonalne. Dlatego jak tutaj widzicie, mam takie kwoty 2480, 2100 i 1800 zł. To jest naprawdę bardzo takie zgrubne szacowanie tych kosztów. Wiadomo, koszty tak naprawdę, żeby sobie ustalić, trzeba zrobić własny plan zabudowy kampera i na bazie tego planu robić zestawienie materiałów, a następnie kosztorys. I tak nasze sumaryczne koszty po tych kilku etapach wzrosły nam do ponad 37 tysięcy w wariancie A, ponad 14 tysięcy w wariancie B i ponad 12 tysięcy w wariancie C. I w tym momencie chciałbym was poprosić o to, żebyście wsparli mój kanał. Możecie to zrobić bardzo prosto. W prawym górnym rogu macie link do playlisty, w której są wszystkie filmy, jakie są zamieszczone na moim kanale. Uruchomcie tą playlistę, niech te filmy lecą jeden po drugim, zostawcie po prostu kompa włączonego, idźcie na spacer, spotkajcie się z przyjaciółmi, a te filmy niech się odtwarzają jeden po drugim. W ten sposób poprawicie statystyki oglądalności na filmów na moim kanale, a algorytm YouTube'a bardzo na to zwraca uwagę. I jeżeli te statystyki, ta oglądalność się zwiększy, w tym momencie YouTube zacznie bardziej promować mój kanał i bardziej promować moje filmy. I jeżeli to zrobicie, to z góry wam za to wszystko bardzo dziękuję. I przechodzimy do następnego etapu. Kuchnia, instalacja gazowa. Tutaj jak widzicie, jeżeli chodzi o to zestawienie, to od pozycji 3 do 5 to jest to w każdym z tych wariantów zabudowy. Natomiast w wariancie B nie mamy lodówki kompresorowej Tedforda, a w wariancie C nie mamy jeszcze dodatkowo tej kuchenki gazowej Kana. Jak wiadomo, zamiast lodówki kompresorowej możecie sobie kupić takiej robionej typowej do kampera za kilka tysięcy złotych, możecie kupić sobie lodówkę w sklepie za 600 zł czy tam za 800 zł, zwykłą lodówkę ze sklepu z wyposażeniem AGD i dać ją do przerobienia na zasilanie 12-woltowe. Wiem, że temat jest dość dobrze w internecie ogarnięty, są firmy, które robią to zawodowo,
A w takim wypadku koszt chyba takiej lodówki najprostszej z przerobieniem jej na zasilanie 12-woltowe to jest chyba do 1000 zł wszystko łącznie sumarycznie. Nie wiem dokładnie, ale możecie to sprawdzić. Temat na Campermeisterach był nieraz omawiany. Tak samo zamiast tej kuchenki dwupalnikowej Kana za, jak w tej chwili widzę, 1450 zł. To jest kosmiczna cena. Ja ją kupowałem ponad rok temu, chyba to był czerwiec 2021, za 850 zł, a tutaj cena jest praktycznie o 100%, no trochę mniej, 80% wyższa. Ale świetnie w to miejsce możecie sobie zamontować kuchnię dwupalnikową, gazową, którą kupicie sobie po prostu w sklepie za GD. Natomiast jeżeli chodzi o zlew i baterie do tego zlewu no i cały osprzęt, to ona była już uwzględniona w hydraulice. Na tym etapie, jak widzicie, jeżeli chodzi o tą wersję najdroższą A, już powoli zaczynamy zbliżać się w kierunku do 50 tysięcy złotych. Natomiast te warianty B i C jeszcze są w takim dość sensownym poziomie, się to wszystko zamyka 16 i 12, ponad 12 tysięcy złotych za któryś z tych wariantów. Czyli jak już się domyślacie, wykonanie kampera w wersji takiej budżetowej jest do zrobienia. Ale jak to wyjdzie, to zobaczycie na końcu. Jeżeli chodzi o materiały termoizolacyjne, no to obojętnie jaką wersję robimy kampera, praktycznie musimy zużyć takie same ilości. Ja używam płyt, jak widzicie, Kingspana TF70, zużyłem dwa opakowania, łącznie zapłaciłem za nie 600 zł, ale to był rok 2020, w tej chwili to bym musiał chyba 1200 zł zainwestować, ale myślę, że w tych 600 zł spokojnie kupicie sobie płyty XPS. Jak widzicie, po podsumowaniu tych wszystkich odcinków w sposób taki narastający, te wartości nam wzrosły minimalnie. Wariant B i wariant C ciągle jeszcze się mieści w poziomie cenowym łącznym do tej pory, jak podsumowałem, poniżej 20 tysięcy złotych. Klimatyzacja i wentylacja. To jest taki temat, gdzie wiele osób twierdzi, że klimatyzacja to jest zbędny luksus, do niczego tak naprawdę niepotrzebny. Faktycznie ja po tym sezonie wakacyjnym powiem Wam, że tylko w jedną noc używałem mojej klimatyzacji, ale ją mam, bo może być taka sytuacja, że przytrafi mi się gdzieś postój, gdzie będę przez tydzień miał w nocy 20 kilka stopni, czy tam 25, 26, 27 stopni. Ja niespecjalnie dobrze znoszę wysokie temperatury i wolałem sobie tą klimatyzację kupić i zamontować. Natomiast jeżeli chodzi o Max van der Lux, to powiem Wam tak, to jest super urządzenie. Ono naprawdę robi świetną robotę. Ja w tej kalkulacji wersji C nie uwzględniłem ani tego wentylatora, ani tej trumy, ale uwierzcie mi, zrezygnujcie z czegokolwiek innego, ale kupcie sobie tego Max Fana. Oczywiście możecie kupić inne wentylatory typu TurboVent, ale one mają tą wadę, że jak pada deszcz, to musicie zamknąć tą klapę nad tym wentylatorem i urządzenie w tym momencie jest bezużyteczne. Natomiast Max Fan, jemu jest obojętnie, czy pada deszcz, czy nie, on pracuje cały czas, jest bardzo cichy, można przy nim spokojnie spać. I jeżeli wchodzicie do kampera, który jest mocno rozgrzany i chcecie go szybko przewentylować, w kilka minut on wywali wam całe gorące powietrze z tego waszego kampera. Naprawdę bardzo, bardzo wam polecam. Toaleta. W tym wypadku ja zastosowałem Tedford C263S. W jej miejsce możecie sobie wykorzystać jakiegoś innego rodzaju toaletę, na przykład przenośną turystyczną. Są to toalety troszeczkę tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o inne elementy typu brodzik, umywalka i tego typu rzeczy, ja się posiłkowałem produktami, które są po prostu dostępne w sklepach AGD. Nie kupowałem żadnego typowo kamperowego wyposażenia. A takie elementy jak elektryka, sklejki, okładzina PCV, którą obkleję ściany i tak dalej, to wszystko jest ujęte w tych innych pozostałych zestawieniach kosztowych. W tym zestawieniu takim sumarycznym, jak widzicie, wariant A już dobija do 60 tysięcy złotych. Ten wariant B trzyma się jeszcze na takim dość fajnym, akceptowalnym poziomie 20 kilku tysięcy złotych, a ten wariant budżetowy, wariant C, jeszcze jest poniżej 20 tysięcy złotych. Sklejka, elementy konstrukcyjne i profile aluminiowe. I zacznijmy może od tych profili aluminiowych. W tym zestawieniu kosztowym, jak widzicie, to jest dość taka gruba pozycja, ponad 6 tysięcy złotych. Ja tych profili w moim kamperze zastosowałem bardzo dużo. W
W pierwszym filmie na moim kanale, link mieliście na samym początku tego materiału. W tym pierwszym filmie można zobaczyć, jak ja tego kampera wykonałem i jak tam sobie zaś życia. Może widzieliście, to tych profili aluminiowych zastosowałem bardzo dużo. Te profile wykorzystałem również do wykonania stojaka, na których stoją dwa bardzo ciężkie akumulatory. Ponad 110 kg wagi łącznie to wszystko wyniosło, więc chciałem zrobić bardzo mocny stelaż. Może trochę nawet przesadziłem z tym materiałem, mogę zrobić czegoś innego, ale okej, dobra, zrobiłem. Niemniej w tym wariancie B i C nie ma tego rozwiązania, nie ma tego materiału. Myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie zrobić kampera również w bardzo ładny i fajny sposób, nie stosując tych profili aluminiowych. Ja podjąłem taką decyzję. Jestem z niej zadowolony, fajnie to wygląda, ale kosztowo rzeczywiście trochę chyba przegiąłem. Aha, jeszcze w tej cenie są również wszystkie elementy, wszystkie profile aluminiowe, z których wykonałem mój bagażnik dachowy pod trzy panele fotowoltaiczne. Jeżeli chodzi o te sklejki, które tutaj Wam podaję w tym zestawieniu, ja je kupowałem na stronie sklejki.pl. Jest taka bardzo fajna strona, możecie sobie wybrać różnego rodzaju sklejkę, są dostępne sklejki z różnych materiałów, brzoza, ocha i sam jeszcze nie wiem co, są różnego rodzaju klasy. Zamówiłem to wszystko i ta cena, którą Wam tutaj podaję, to jest bez kosztów transportu i to jest niestety cena, ale z roku 2020. Będziecie musieli sobie sami już te wartości zaktualizować, ale podaję Wam w tym zestawieniu dokładne opisy tych sklejek, także wchodząc na tamtą stronę, szybciutko te sklejki znajdziecie, będziecie wiedzieli, jaka jest cena aktualna. Za przywiezienie tego firmą kurierską zapłaciłem chyba 300 zł, ale to wszystko załatwiacie sobie w tej firmie. Bardzo fajna firma, bardzo fajny materiał jakościowy. Nie wiem, jak jest to dzisiaj cenowo, ale w tamtym czasie, jak porównywałem z cenami sklejki w różnego rodzaju supermarketach budowlanych, to wychodziło tak, że w cenie byle jakiej sklejki supermarketu budowlanego ja kupowałem sobie sklejkę pierwszej albo drugiej kategorii. Zobaczmy, jak wygląda to podsumowanie. No rzeczywiście, z tymi profilami aluminiowymi chyba troszeczkę przesadziłem, bo gdyby ich nie było, to ta wartość byłaby nie 70, a może 65 tysięcy złotych, no bo coś innego bym musiał zastosować. Natomiast wariant B i wariant C, no fajnie to wygląda, wariant B jeszcze poniżej 30 tysięcy złotych, a wariant C dopiero co przekroczył 20 tysięcy złotych. No dobrze to wygląda, ten wariant C. Pozostałe elementy wyposażenia. Ja w moim crafterze wywaliłem tą podwójną ławkę pasażera, zakupiłem fotel pojedynczy i do każdego z foteli i kierowcy pasażera dokupiłem jeszcze obrotnicę. W związku z tym, że usunięta została również ściana działowa, to odsłoniły mi się te słupki, chyba to się nazywa słupki B. Wiecie, o co chodzi? Dokupiłem na te słupki dwie osłony z tworzywa sztucznego. I w tym zestawieniu macie też ujęte szuflady do zabudowy kuchennej tej dolnej. Są też tutaj koszty wykładziny podłogowej, wykładziny, którą użyłem do oblepienia ścian w łazience. I ostatnia pozycja to są materiały tapicerskie, które wykorzystałem na obklejenie ścian, sufitów, pewnych elementów w meblach itd., itd. I w tych materiałach tapicerskich jest również materiał, który wykorzystałem na zrobienie pokrowców na fotele kierowcy, pasażera i na tą ławkę podwójną, która jest przy stoliku. Na tym etapie podsumowania łącznego ta wersja A już powoli zbliża się, jak widzicie, do 80 tysięcy złotych, no sporo. Wersja B, jeszcze fajnie to wygląda, 32 tysiące, no praktycznie 33 tysiące złotych, a wersja ta budżetowa C ciągle poniżej 30 tysięcy złotych, właściwie niewiele powyżej 23 tysięcy złotych. Pozostały materiał 5170 złotych. Muszę Wam powiedzieć, że jak przejrzałem te wszystkie 275 faktur i paragonów, jak podliczyłem tą kwotę, to sam nie wierzyłem własnym oczom i zacząłem się zastanawiać, co ja takiego kupiłem i wmontowałem w moim kamperze, że ta wartość urosła do takiego poziomu, ponad 5 tysięcy złotych. Sam sobie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć i Wam tutaj też na to pytanie nie odpowiem. To jest cała masa różnego rodzaju paragonów, po 40 zł, po 50, po 30, po 20, po kilkanaście złotych i to tak się zbierało, pędzelki,
gąbki jakieś, papiery ścierne, nożyki do tapet, rozpuszczalniki, benzyna ekstrakcyjna, masa. Tego jest tak duża ilość, że ona właśnie tutaj spowodowała tę kwotę 5170 zł. Na pewno są tutaj różnego rodzaju profile metalowe, które wykorzystałem na przykład do konstrukcji mojego bagażnika. Są rury wentylacyjne, które wykorzystałem przy podłączeniu klimatyzacji i cała masa różnego rodzaju śrubek, nakrętek i naprawdę sam jeszcze nie wiem czego, ale no prawda jest niestety brutalna. I dane księgowe nie kłamią. Ponad 5000 zł. I to jest łączne podsumowanie tych wszystkich tabelek. Wariant A 82 509 zł. Nawet gdybym nie zastosował tych profili aluminiowych, to byłoby pewnie 75 tysięcy złotych minimum. Wariant B. Fajnie też to wygląda. 37 951 zł. I wariant C. 28 929. Powiedzmy 29 tysięcy. Zaokrąglimy to do 30 tysięcy. Więc jeżeli uda Wam się kupić jakiś fajny pojazd bazowy, również za 30 tysięcy złotych, za 60 tysięcy złotych będziecie mieli kampera w wersji takiej minimalistycznej, ale jednak funkcjonalnej i dzięki temu będziecie mogli realizować swoje własne marzenia i zacząć podróżować. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i na zakończenie chciałbym Wam powiedzieć tylko jedną dość taką według mnie istotną rzecz. Oczywiście ten kosztorys, który Wam pokazałem, traktujcie go w sposób taki bardzo poglądowy i przykładowy. I jeżeli chcecie wiedzieć, ile będzie kosztowała zabudowa Waszego kampera, to zacznijcie od przygotowania bardzo dokładnego planu zabudowy. Jak wykonacie ten plan zabudowy, to na jego bazie będziecie mogli sobie zrobić kosztorys, właśnie nie tylko kosztorys, to zestawienie materiałów, a na podstawie tego zestawienia materiałów wykonacie sobie kosztorys swojej własnej zabudowy. I w ten sposób najlepiej i najdokładniej ustalicie, jakie są koszty wykonania Waszego kampera. Dołóżcie do tego jeszcze sobie potem 10% na różne drobiazgi, których nie jesteście w stanie przewidzieć. I dopiero z tym materiałem zastanówcie się nad tym, czy stać was na to, żebyście wykonali swojego kampera przy obecnych bardzo wysokich kosztach. Szukajcie alternatyw, jeżeli chodzi o urządzenie, które będziecie montowali w swoich kamperach. To nie musi być sprzęt kamperowy, to nie musi być lodówka za kilka tysięcy złotych do kampera, to nie musi być kuchenka gazowa za tysiąc kilkaset złotych do kampera. To może być sprzęt AGD, który stosujemy w naszych domach, dostosowany do montażu w kamperze. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na następny film. Pozdrawiam, hej, cześć.